Koalicja przetrwa? Cymański, nie jesteśmy niewolnikami. Tadeusz Cymański, myślę, że koalicja przetrwa. Talerze latają, jest głośna kłótnia w kuchni, sąsiedzi coś tam słyszą, ale myślę, że to jest do załatwienia, mówił we wtorek 22 września, w programie Gości Wydarzeń, Polsat News, Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, komentując kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że koalicja przetrwa, dodał poseł. Byliśmy, jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy wiarygodnym koalicjantem, ale nie będziemy zgadzać się na wszystko, mówił Cymański. Podkreślił, że politycy muszą przeanalizować warunki, jakie Jarosław Kaczyński postawił Solidarnej Polsce. Pozycja Zbigniewa Ziobry w Solidarnej Polsce jest taka, jak Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Ślepo nie przyklepujemy, bo nie jesteśmy niewolnikami, ale chcemy porozumienia, dodał. Zaznaczył, że jest szansa naprawienia tego, co się stało bardzo złego. Warunki, w jakich głosowano ustawę o zwierzętach, były niedopuszczalne, mówił Cymański. Nawet posłowie PiS głosowali przeciwko. Uważam, że nikt nie jest przeciwko zwierzętom, nikt nie jest za okrucieństwem, dodał. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy gdyby był na miejscu Zbigniewa Ziobry, cofnąłby się o krok w tył, Cymański odpowiedział, to nie jest tak, że my stoimy absolutnie twardo. Swoje miejsce znamy, ale chcemy uszanowania naszej autonomii, prawa do własnych poglądów. W sprawach programowych dochowaliśmy lojalności, tłumaczył poseł. Zdaniem Cymańskiego rozpad Zjednoczonej Prawicy byłby skrajną nieodpowiedzialnością teraz z takich czy innych powodów. To trzeba w rodzinie wyjaśnić. Ja też nie wiem z jakich powodów. To byłoby dziwne, żeby z powodów ustawy, mówił poseł, pytany przez prowadzącego, czy rzeczywiście przyczyną rozłamu w koalicji jest tylko brak poparcia dla ustaw PiS? Talerze latają, jest kłótnia główna w kuchni, sąsiedzi coś tam słyszą, ale myślę, że to jest do załatwienia. Były trudniejsze koalicje, nie takie rzeczy się działy. Myślę, że koalicja przetrwa. Wyrażam taką nadzieję, a nawet przekonanie, podkreślił poseł Solidarnej Polski.